Mamy takim właśnie kocem antywstrząsowym. Pozycja bezpieczna, pozycja na plecach? Nie, pozycja bezpieczna. Nie. To jest specyficzna pozycja, możemy ją oczywiście zaprezentować tutaj na łamach naszego programu jak najbardziej, aczkolwiek wymaga małej reorganizacji. Rozumiem, to może za chwilę wobec tego. Przejdźmy wobec tego teraz do dziecka. Jak to będzie wyglądała okay. Ta reanimacja? To musimy to troszkę pozmieniać. Może ja pokażę? Okay. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o dzieci i niemowlęta, ten algorytm będzie wyglądał inaczej. Ja wcześniej wspomniałem, czyli tutaj po pierwsze sprawdzimy, czy dziecko jest przytomne, czy jest nieprzytomne. Jeśli jest nieprzytomne, natychmiast, jeśli jesteśmy sami, będziemy krzyczeć ratunku na pomoc. Jeśli będą świadkowe zdarzenia, będziemy wskazywać osobę, żeby została przy nas. Będzie nam potrzebna za chwilę, tak? Na przykład, żeby wykonała telefon na pogotowie. A następnie oceniamy, czy dziecko oddycha. Jeśli dziecko nie oddycha lub niemowlę, natychmiast rozpoczynamy 5 wdechów ratunkowych, czyli oddech zastępczy. Sprawdzamy, czy powróciły funkcje życiowe. Jeśli nie powróciły, natychmiast rozpoczynamy resuscytację. Kontynuujemy ją przez 1 minutę, czyli 30 uciśnięć, 2 wdech ratunkowe, po czym wykonujemy telefon na pogotowie, jeśli jesteśmy sami lub też wskazana przez nas osoba, a my kontynuujemy, tak jak w przypadku osoby dorosłej, również tą resuscytację. Ja pokażę. Sprawdzam, czy jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, leży dziecko. Halo, mały, co ci się stało? Mam na imię Paweł, jestem ratownikiem. Mogę ci pomóc? Dziecko nie reaguje. Bartosz, zostań, będziesz mi potrzebny. Oceniam oddech. Do oceny oddechu również dołączam ocenę tętna. Dziecko nie oddycha, wykonuje 5 wdechów ratunkowych. Sprawdzam oznaki krążenia. Dziecko nie ma oznak krążenia, rozpoczynamy resuscytację. 30 uciśnięć na głębokość minimum 5 cm z częstotliwością minimum 100 na minutę, nie więcej niż 120. I wykonujemy takie dwie serie uciśnięć i wdechów ratunkowych. Przy wdechu zamykamy nos zawsze i robimy wdech. Czyli w tym przypadku, jeśli chodzi o dziecko, też 30 czy 40? Tak, 30. I następnie komenda do świadka zdarzenia. Bartosz zadzwoni na pogotowie. Dziecko nie reaguje, nie oddycha. On w tym momencie wykonuje rozmowę telefoniczną ze służbami. A natomiast ja kontynuuję resuscytację tak samo jak w przypadku osoby dorosłej. Do momentu, kiedy nie ustanie, inaczej, kiedy wrócą czynności życiowe, do momentu, kiedy ja nie opadnę z siły lub też kiedy nie przybędą służby ratunkowe na miejsce zdarzenia. I oczywiście w tym momencie, kiedy będzie groziło mi niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, również przerywam wszystkie czynności. Mhm. A jak prawidłowo odchylić głowę takiej osoby, ponieważ pan ma wprawę, a jak mamy to zrobić, żeby nie uszkodzić? Są właśnie takie szczegóły, które powinniśmy się nauczyć, dlatego zapraszamy na kursy ratownicze. Otóż kładziemy jedną rękę na czole poszkodowanego dziecka, dwa palce pod miękkiej części podbródka. Odchylamy głowę maksymalnie do tyłu. Maksymalnie do tyłu. Sprawdzamy, czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych. Względnie wygarniamy je jednym ruchem ręki, tak? Jednym ruchem podając palec i oceniamy oddech. Zawsze trzeba dbać, aby drogi oddechowe były drożne, żeby nasza tchawica była drożna, ponieważ kiedy głowa znajduje się w tej pozycji, zwykle dochodzi do zablokowania dróg oddechowych, ponieważ u osoby poszkodowanej, nieprzytomnej, język opada na tylną ścianę tchawicy. A co w momencie, kiedy osoba poszkodowana ma złamaną rękę, nogę? Wtedy właśnie jest pytanie, co zrobić, żeby nie uszkodzić dalej tej osoby? Nie ruszać. Przede wszystkim nie ruszamy nie ruszać. W ogóle. Pierwsza zasada, nie szkodzimy, tak? Jeśli jest nieprzytomna osoba, nie ma to większego znaczenia, czy ma krwotok, czy bo w tym momencie, jeśli człowiek nie oddycha, nie reaguje, to znaczy, że nasze serce, czyli pompa, która tłoczy krew, ona również nie pracuje, więc nie ma żadnego zagrożenia. W tym momencie rozpoczynamy resuscytację, nie zajmujemy się innymi obrażeniami. Mhm. Resuscytacja jest najważniejsza z punktu widzenia dotleniania naszej chory mózgowej. Mhm. Niestety już nasz czas powoli dobiega końca, wobec tego chciałabym, żebyśmy jeszcze pokazali pierwszą pomoc, jeśli chodzi o to niemowlę, najmłodsze.
Okej. Też już pokażę, żeby nie dezorganizować, tak powiem. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o niemowlę, rzadko będzie spotkane niemowlę samo, to już będzie ekstremalny przypadek, ale jeśli na przykład będzie go trzymał ojciec lub matka gdzieś, pierwsza rzecz, musimy to dziecko pozyskać jak gdyby, tak? Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, staramy się dotrzeć do tej osoby, czy mogę, widzę, że z dzieckiem coś jest nie tak, że jest silny, że jest blady, że się nie rusza, czy mogę mu pomóc? Jeżeli oczywiście matka się zgadza, przyjmuje dziecko, układam je na twardej przede wszystkim powierzchni, może to być stół nawet, może to być oczywiście podłoże, sprawdzam, czy jest przytomne, szczypiąc, nie poruszamy dzieckiem mocno, tylko szczypiemy. Halo mały, słyszysz mnie? Obudź się, halo. Jeżeli dziecko nie reaguje, niemowlę nie reaguje, Wiesław, zostań, będziesz potrzebny, czyli zatrzymujemy tą osobę, żeby nam została. Następnie badamy tętno. Tutaj odchylenie głowy, sprawdzenie dróg oddechowych, drożności dróg oddechowych wykonujemy do pozycji neutralnej, czyli nie odchylamy maksymalnie główki dziecka, tylko delikatnie, a następnie oceniamy i tętno, i oddech, trzymając dwa palce na tętnicy udowej. Musimy zwrócić uwagę, że ocena oddechu powinna trwać dokładnie 10 sekund, tak? Ponieważ w ciągu tych 10 sekund musimy wyczuć minimum dwa oddechy, tak? Mhm. Dlatego te 10 sekund jest kluczowe. Jeżeli nie wykonamy, zrobimy za krótko, możemy tego nie wyczuć. Dziecko może okazać się, że oddycha i wykonalibyśmy resuscytację na osobie, która oddycha, co mogłoby mu zaszkodzić. Otóż w tym momencie nasze niemowlę nie oddycha i tak samo jak u dziecka rozpoczynamy resuscytację od 5 wdechów ratunkowych, obejmując i usta, i nos naszego poszkodowanego niemowlaka. Pamiętając tutaj również, żeby dostosować ilość wdmuchiwanego powietrza, osoba dorosła ma rozwiniętą w pełni klatkę piersiową, dziecko ma mniejszą, a tutaj wystarczy tylko tyle powietrza, ile mamy tak naprawdę w ustach. Oceniłem, dziecko nie oddycha, rozpocząłem 5 wdechów ratunkowych, a następnie sprawdzam, czy są oznaki życia. Niestety nie ma. Mówię do... jeszcze w tej chwili rozpoczynamy resuscytację. Uciskanie klatki piersiowej niemowlęcia to minimum 4 cm, też minimum 100 tempo, minimum 100, nie więcej niż 120 na minutę, ale wykonujemy dwoma palcami, czyli w linii sutków wykonujemy dwoma palcami uciśnięcia klatki piersiowej. Wykonujemy przez jedną minutę razem z wdechami, czyli 30 uciśnięć, 2 wdechy. Dodam, że często podczas zajęć ludzie pytają, ale przecież my wdmuchujemy do tej osoby nasze zużyte powietrze. Nic takiego. Tak naprawdę w naszym powietrzu, które wydychamy, jest jeszcze wystarczająco dużo tlenu, który ta osoba wykorzysta, także nie musimy się tym przejmować. Panie Pawle, dziękujemy serdecznie. Moi drodzy, my mam nadzieję, że będziemy wiedzieli mniej więcej. Mamy ten szybki kurs, który nasi trzej panowie dzisiaj zaprezentowali. Jeśli będziemy potrzebowali więcej takich porad, gdzie możemy się zgłosić? Zapraszamy do nas, do Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego, PAP, który zajmuje się i kursami właśnie takimi dla osób, którzy nie mają żadnej wiedzy medycznej, nie mają żadnego pojęcia o tym, jak ratować życie, ponieważ tam robimy właśnie kursy, robimy też szkolenia w miejscach pracy, w różnych szkołach i dla rad pedagogicznych między innymi, a także kursy instruktorskie, bo po jakimś czasie można zostać instruktorem pierwszej pomocy. Każdy powinien oczywiście wiedzieć, jak udzielić takiej pierwszej pomocy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za nasze miłe spotkanie. Moi drodzy, a Was już zapraszamy na raport, czyli najważniejsze wydarzenia z Poznania.